Cześć, witajcie w materiale z gry Umbra, aczkolwiek warto tutaj zaznaczyć, trzeba zaznaczyć, że jest to tylko demo technologiczne, to nie jest żadna alfa, to nie jest żadna beta, to nie jest gra w jakiejś takiej przygotowanej formie do tego, żeby w nią sobie normalnie grać, nie, jest to tylko demo technologiczne, które ma zaprezentować nam to, w jaki sposób ta gra funkcjonuje i jak możecie zauważyć, jest to na pierwszy rzut oka hack and slash i na pierwszy, i na drugi, i na trzeci z tego, co udało mi się tutaj pograć. Niemniej jest to hack and slash, ma być to hack and slash bardzo rozbudowany, ponieważ teraz właśnie przeprowadzana jest zbiórka na Kickstarterze i jest ze mną teraz Gambri. Wybacz, że cię nie przedstawiłem wcześniej. Nie ma problemu, spoko. I z Gambrim właśnie poopowiadamy sobie o Umbrze, o tym, w jaki sposób ona ma się wyróżniać na tle innych hack and slash. No, twórcy obiecują, bo na razie tylko tyle praktycznie mogą. Projekt, który mamy w tym momencie w rękach, jest jednak bardzo, bardzo wczesnym demem technologicznym. No, ale twórcy na Kickstarterze obiecują, że nie będzie to tylko hack and slash, co będzie to rzeczywiście RPG akcji, a więc pod tą otoczką hack and slasha otrzymamy grę z wyborami, otrzymamy grę z otwartym światem, z masą questów, no i z bohaterem, który rzeczywiście będzie podatny na masę różnych modyfikacji, gdyż rozwój postaci będzie tutaj rozwijał się, właśnie będzie obecny na kilku poziomach. No z tego, co udało nam się zauważyć, pograć, oprócz tego, że gra wygląda nawet jak na takie demo technologiczne bardzo ładnie, no to jest projekt bardzo ambitny i tutaj się rodzi pytanie, czy te 200 parę tysięcy dolarów, które twórcy chcą uzbierać na Kickstarterze, wystarczy, żeby stworzyć tak ambitny projekt, żeby stworzyć hack and slasha z otwartym światem. Co prawda ten otwarty świat ma być tylko taki miejscówkowy, że się tak wyrażę, czyli będziemy teleportować się między tymi miejscówkami, to nie będzie tak jak w Skyrimie, ale mamy tutaj naprawdę spory nacisk na fabułę, będziemy mogli sobie, nie wiem, zbudować własny dom z lochem, który będzie oferował nam jakieś wyzwania. Czy rzeczywiście te 200 tysięcy dolarów wystarczy na coś takiego? Mam pewne wątpliwości, czy uda zrobić się wszystko na tak dobrym poziomie jak oprawa graficzna, dlatego że to rzuca się w oczy. Oprawa na CryEngine wygląda już w tym momencie bardzo ładnie, a widać jeszcze, że animacja, pewne efekty fizyki nie są zrealizowane perfekcyjnie, mają na to jeszcze twórcy czas. Obiecują, że dopiero gra wyjdzie w wersji alfa dopiero jesienią tego roku, a więc mają jeszcze bardzo dużo czasu, a gra pod względem technologicznym wygląda już bardzo ładnie. To jest ewenement, gdyż na CryEngine bardzo mało kto chce pracować. Ten silnik, z tego co wiem, jest dość trudny, co pokazały też polskie dokonania City Interactive. A więc to już jest pierwsza ambicja, która wydaje się rzeczywiście, że twórcy sobie z tym poradzili, bo ten CryEngine jest i tutaj i płynny i wygląda bardzo ładnie. Ale cała ta podbudowa, rozwój postaci, budowa zamków, ambitna fabuła, dlatego że sam zarys świata jest bardzo ciekawy, państwa totalitarnego, republiki, która morduje swoich obywateli tylko po to, aby utrzymać władzę, która kontroluje dostęp do żywności, aby rzeczywiście łatwiej kontrolować populację i swoich obywateli. Jest to bardzo, bardzo ambitny zamysł. Nie wiem tylko, czy właśnie w tej nawalance, której tak dużo prawdopodobnie będzie, da się rzeczywiście stworzyć bardzo dobrze wszystkie elementy. Jak dobrze wiemy, co stara się być w dobre we wszystkim, okazuje się, że po prostu jest mierne. Ambicja tego projektu nie przejawia się tylko i wyłącznie w otwartym świecie. Twórcy obiecują tutaj bardzo rozbudowany system sztucznej inteligencji, który ma dostosowywać się do zaistniałej sytuacji. Te potwory mają w jakiś sposób reagować na nasze, na nasze zachowania, na to, w jaki sposób niszczymy otoczenie. Co jeszcze? No, rozwój postaci wygląda dosyć ciekawie, aczkolwiek ciekawie, mimo że widzieliśmy to już wcześniej. Tak, tak. Trzeba pamiętać, że gra będzie korzystała z dobrze znanych rozwiązań. Sam ten placeholderowy interfejs w tym momencie przypomina jednak dokonania przecież innych gier hack and slash. Na przykład Path of Exile, bardzo mi to przypomina. Ale obok tego rzeczywiście system rozwoju postaci ma polegać i na współczynnikach, i na umiejętnościach pasywnych, aktywnych. To jest standard, ale obok tego decyzje podjęte w trakcie fabuły przełożą się na pewne modyfikacje naszego charakteru, naszej postaci, dlatego że jest to bohater, który ma pewne uśpione demoniczne moce i może przybierać apokaliptyczną formę, która go też psuje. Jest to jakaś forma korupcji, jak ze starego Warhammerowego świata.
gdzie rzeczywiście może nam się wykształcić dodatkowa kończyna, jakieś rzeczywiście skrzydła czy rogi, i to będzie rzeczywiście przejaw tego, jak poradziliśmy sobie w fabule, jakie podjęliśmy decyzje. To ten koncept brzmi bardzo ciekawie. Trochę jak z Fable'a, tylko że Fable robi to w sposób, nazwałbym to dość prostacki i bardzo czytelny. Mam nadzieję, że tutaj będzie to troszkę mniej oczywiste. Z takich elementów dobrze nam znanych z innych gier to oczywiście ma się pojawić crafting. Teraz w żadnej grze nie może zabraknąć craftingu. Ma być multiplayer, możemy grać w trybie kooperacji, ale to również jest standard. No i bardzo ciekawie zapowiada się cały ten aspekt destrukcji otoczenia, no bo CryEngine 3 na to pozwala. Jak najbardziej. Możemy zauważyć, że rzeczywiście tych efektów jest tutaj bardzo dużo i nie są one jeszcze jakoś strasznie obciążające dla komputera, dlatego że rzeczywiście chodzi to bardzo płynnie, nawet w tej bardzo wczesnej formie. Ilość świateł, cząsteczek, takich mikrozniszczeń, tego jak rzeczywiście gleba się zachowuje. Fajnie to wygląda już na tak wczesną wersję. Bardzo mnie cieszy to, że ktoś, kto startuje na Kickstarterze, ma grę gotową już w takiej formie, rzeczywiście jest w stanie coś pokazać, bo dzięki temu mam wrażenie, że oni są w stanie zdobyć rzeczywiście znacznie więcej pieniędzy, niż sobie na początku zażyczyli. Co ważne, no to nie może zabraknąć w takiej grze jak właśnie hack and slashowej lekkich elementów losowych, a więc tego, że rzeczywiście będzie losowy ekwipunek i tego ekwipunku będzie bardzo dużo, dlatego że ubieramy przecież lewe ramię, prawe ramię, nogi. No tutaj pod tym względem gra zapowiada się naprawdę ciekawie i fani kustomizowania swojej postaci po prostu powinni być w niebo wzięci. Tak, tak. Do tego jeszcze dojdzie pewien element losowy przy konstrukcji świata. Trochę podobnie jak w Diablo 3, część terenów będzie się różniła przy różnych przejściach. Tutaj twórcy zachęcają, zapewniają, że rzeczywiście grę będzie można przechodzić kilka razy. Na papierze wszystko to brzmi bardzo ładnie. Ja bym jednak pozostał lekko sceptyczny. Nie takie produkty widzieliśmy o takim rozmachu, że rzeczywiście nie udawało im się do końca spełnić tych wszystkich obietnic. Czasu mają panowie jeszcze bardzo dużo. Akcja na Kickstarterze jeszcze się nie skończyła. Pierwsza alfa wychodzi dopiero jesienią tego roku, a więc pełna wersja stawiam, że wyjdzie dopiero późno w 2016 roku, ale warto tę grę mieć na celowniku. Tak, ja też jestem w stanie powiedzieć, że jestem zainteresowany, co prawda nawet pod względem graficznym twórcom jeszcze trochę pozostaje do zrobienia, bo na przykład, jak widzicie, ta krew wygląda trochę jak takie wymiociny. Tak, jakiś placeholder. Ale podoba mi się również to, że twórcy właśnie udostępnili to demo, że jesteśmy w stanie tak mniej więcej ocenić, z czym to się będzie jadło, bo to jest teraz bardzo, bardzo rzadki zabieg. Zazwyczaj to są jakieś zwiastuny, które mówią nam tylko to, co twórcy chcą nam pokazać, a tutaj mogliśmy sami zakosztować tego, w jaki mniej więcej sposób ta gra będzie się grała. Tak więc no, trzymam za nią kciuki. Tak, bardzo mi się podoba właśnie ta przejrzystość twórców. Też trzymam kciuki za ich produkt, będziemy go obserwować, no i dajcie znać, co wy myślicie o Umbrze i czy taki typ rozgrywki i na tym etapie, jak to wygląda, to was rzeczywiście was interesuje. Do usłyszenia. Na razie, cześć.